Witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Ja jestem Igor, a dzisiaj sobie odpowiemy znowu na parę pytań, które mi zadaliście tutaj w komentarzach, a także na Instagramie. Więc kto mnie nie obserwuje jeszcze na Instagramie, zapraszam bardzo do obserwowania na Instagramie. Zbieram tam co jakiś czas pytania, i na które będę odpowiadał w formie takich filmów. Zanim przejdziemy do samych pytań, chciałbym nakreślić dwie rzeczy organizacyjne. Pierwsza jest taka, że najprawdopodobniej dostałem mieszkanie. Wszystko zostało już zatwierdzone. Właściciele mieszkania się zgodzili na mnie. Okazało się, że nie jestem bandytą ani złodziejem, więc dostałem pozwolenie na wynajem tego mieszkania, ale się umówiliśmy tak, że jeszcze muszę zobaczyć to mieszkanie, zanim je wynajmę, co będzie dopiero możliwe po 19 listopada. Podejrzewam, że przed tym terminem. Jeszcze nic nie opowiem, chcę mieć wszystko konkretnie na piśmie, z podpisami i tak dalej. Chcę zobaczyć to mieszkanie, dopiero wtedy zacznę zdradzać ciut więcej na temat tego mieszkania. Ale powiem tyle, że ja po prostu nie mogę się doczekać. Jak wszystko się uda, to będzie w ogóle strzał w dziesiątkę z tym mieszkaniem. W związku z tym, być może, że teraz filmy będą też bardziej nieregularne, a raczej też częściej będą się odbywały tutaj z mojego pokoju, ponieważ w przygotowaniu na przeprowadzkę po prostu zacząłem sprzątać weekendami, wyrzucać śmieci, rzeczy, których nie używam i tak dalej, i to mi zajmuje bardzo dużą część mojego weekendu, a w tygodniu już się niestety robi bardzo szybko ciemno, więc też zbytnio z aparatem nie mogę wychodzić, tak żebyście coś zobaczyli. I tak będę się starał gdzieś znaleźć te parę godzin w weekend, żeby gdzieś pójść i coś nagrać, ale po prostu nie obiecuję i, jak już mówiłem, filmy mogą być mniej regularne przez ten okres, aż się przeprowadzę. Druga sprawa jest taka, że próbowałem nagrać w tym tygodniu też film z tematyką związków między Japończykami a obcokrajowcami i nagrałem tak naprawdę taki materiał, który bez żadnych cięć miał chyba z godzinę. A mimo wszystko byłem bardzo niezadowolony z tego, jak to wyszło. Bardzo dużo rzeczy zapomniałem wymienić. Temat jest bardzo, bardzo obszerny i bardzo też interesujący, mi się wydaje, ponieważ często słyszę od znajomych, że chcieliby, nie wiem, Japończyka jako męża albo Japonkę jako żonę. A będąc tutaj już 3 lata, zauważyłem, że to może nie jest taki dobry pomysł i chciałbym trochę o tym właśnie porozmawiać, czemu, ale w tej formie, w której ja to chciałem zrobić, po prostu mi nie wyszło. Myślę, jakby to ubrać w jakiś inny format. Może, jeśli Emil ma ochotę, możemy nagrać podcast na ten temat. Jak chcecie zobaczyć taki podcast, zapraszam do komentowania jego filmów i pisania mu, żeby coś takiego ze mną nagrał. Ja z nim jeszcze osobiście nie rozmawiałem, ale wydaje mi się, że to jest tak obszerny temat, że druga osoba, która by rzuciła trochę inną perspektywę, plus wyłamanie się z takiego formatu 10 minut na pewno by temu dobrze zrobiło, a nie zaszkodziło, ponieważ jak ja próbowałem to zmieścić w filmiku, który ma 15-20 minut, to nie da się. Więc dajcie mi w ogóle znać, czy was coś takiego interesuje. Jak tak, to postaram się, może mi się uda namówić Emila, albo może sam nagram jakiś taki film, który będzie po prostu trwał godzinę, półtora bez cięcia. Chociaż mi się wydaje, że to po prostu nikt by tego nie chciał oglądać. I chyba to wszystko z organizacyjnych rzeczy. I teraz bez obijania w bawełnę przechodzimy do waszych pytań. I zacznijmy od pierwszych 3 pytań. Mam kilka pytanek. Po pierwsze, czy ludzie patrzą na ciebie inaczej na ulicy przez to, że jesteś obcokrajowcem? Tak i nie. W Tokio bycie obcokrajowcem nie jest już jakoś bardzo nadzwyczajne, że tak powiem. Jest dużo tutaj obcokrajowców, ludzie raczej nie patrzą na mnie, nie wytykają palcem. Co się często zdarza, to że dzieci na mnie patrzą z takimi otwartymi oczami i w ogóle: o, ten pan inaczej wygląda niż my. Ale od dorosłych kompletnie nie czuję żadnych takich nieprzyjemnych spojrzeń. Sytuacja się trochę zmienia, jak wyjeżdżam poza Tokio. I nawet nie chodzi jakoś bardzo poza Tokio, ale zdarzyło mi się nieraz, że jak wyjechałem
spoza takiego obręgu, gdzie no, można to nazwać centrum i też kiedy nie byłem w takich typowych dzielnicach, miastach, gdzie by mieszkało dużo obcokrajowców. Tutaj może jako przykład podam stację Seiseki Sakuragaoka. Zazwyczaj jak tam jeżdżę, to zdarza mi się, też nie jakoś bardzo często, ale częściej mi się zdarza, że po prostu ludzie tak na mnie patrzą trochę ze zdziwieniem. Chociaż to mi się też bardziej wydaje, że nie dlatego, że jestem obcokrajowcem, tylko że po co ten obcokrajowiec tutaj w ogóle przyjechał, tam kompletnie nic nie ma. A czemu tam w ogóle zajeżdżam, to też jest dosyć zabawna historia, ponieważ to jest po prostu stacja, na której się odgrywał mój ulubiony film Studia Ghibli, czyli Mimi wo Sumaseba, a po polsku po prostu Szept Serca. Bardzo lubię tam jeździć i po prostu odkrywać te miejsca z filmu. O czym też kiedyś chcę zrobić materiał. Dwa. Zdarzyły ci się jakieś nieprzyjemne sytuacje, na przykład idąc ulicą? Nieprzyjemne sytuacje per se mi się nigdy nie zdarzyły. Zdarzyło mi się raz, że jakaś nawiedzona babcia na mnie krzyczała. Coś, że obcokrajowicy i tak dalej, ale to nie była osoba przy zmysłach. Ponieważ ta sama babcia wrzeszczała też na Japończyków idących po ulicy. Oprócz tego, takich nieprzyjemnych sytuacji z tego powodu, że jestem obcokrajowcem, nigdy nie miałem. Zdarzyło mi się mega dużo śmiesznych sytuacji, jak na przykład raz wracałem do domu, była już noc, dosyć późno, nikogo na ulicy i jakiś Japończyk do mnie podszedł, stanął naprzeciwko mnie i powiedział: "Hero! How are you?" Ja taki totalnie zdziwiony patrzę na niego i odpowiadam: "I'm good, thank you." I on się tak na mnie patrzy przez, nie wiem, 5 sekund, mówi: "Thank you." I poszedł. Pełno takich sytuacji mi się zdarza, gdzie po prostu ludzie do mnie podchodzą, chcą porozmawiać po angielsku. Albo inna historia, ostatnio stałem ze znajomymi na Shibui pod kombini i podszedł do nas jakiś pan i się spytał po japońsku, skąd jesteśmy. A to zaczęliśmy go trochę trollować, że jesteśmy z Japonii i sobie dał spokój i poszedł. Więc jakichś nieprzyjemnych sytuacji na szczęście nie miałem, zabawnych sytuacji miałem mnóstwo, a związanych z tym, że jestem obcokrajowcem w Japonii. 3. Jak radzisz sobie z karoluchami? Czyli tak, ogólnie w każdym japońskim domu raczej każdy ma coś takiego, a nazywa się to Gokiburi Jetto. Pro. Są to chemikalia do zabijania karaluchów. Kto nie lubi chemikaliów, jest też wersja, która jest sprężonym powietrzem, które zamraża karaluchy. Ja wolę chemię, ponieważ chemia autentycznie zabija. Mi się wydaje, że jak zamrożę karalucha, to on w końcu się odmrozi i zacznie dalej chodzić. A ja wolę po prostu mieć pewność, że po prostu go już nigdy nie zobaczę. Akurat mam tutaj dwa warianty. To znaczy, to jest jedno i to samo tak naprawdę. Tyle, że tu mam akurat taki krótki spuścik, a przy tej drugiej mam taką nakładkę, która bardziej centruje ten spryskiwacz. Po prostu robię tak, po prostu to jest akurat moja taka osobista preferencja, bo mi się wydaje, że tym jest łatwiej zabić po prostu karalucha, którego się znajdzie i który się rusza, a tym jest po prostu łatwiej spryskać, nie wiem, w jakieś szczeliny, w jakieś, nie wiem, pod pralkę, pod lodówkę. I zazwyczaj to wystarcza, ale jako że akurat ja miałem lekki problem z karoluchami przez ostatnie parę dni, podejrzewam, że albo może to być związane z tym, że zrobiło się nagle dosyć zimno w Japonii i one szukają teraz schronienia w domach, a jestem na parterze, czyli pierwsza taka ostoja, gdzie można się wbić i zrobić sobie karaluchową imprezę. Albo dlatego, że mieszkanie obok mnie, w którym zmarł mój sąsiad jakoś wiosną, mi się wydaje to było, to mieszkanie było totalnie zapuszczone. Sąsiad niestety był alkoholikiem. Pamiętam, że w ogóle jak wynosili jego rzeczy, to całe mieszkanie było porośnięte czarną pleśnią.
ale tak konkretnie. I wydaje mi się, że po prostu tam mogą być jakieś gniazda karaluchów i one nagle w poszukiwaniu, nie wiem, może jedzenia czy lepszego miejsca, żeby zrobić gniazdo, zaczęły się rozchodzić po całym budynku. I właśnie z tego powodu miałem... Przez ten tydzień walczyłem bardzo z karaluchami. Wydaje mi się, że tą walkę wygrałem. Znalazłem parę martwych karaluchów. Osiągnąłem to tymi dwoma sprayami, które właśnie pokazałem, plus czymś takim. To są trutki na karaluchy. Jak widać, jest tutaj taki otwór, a w środku jest taka jakby gąbka z trucizną dla tych karaluchów. Idea jest taka, że one jedzą tą trutkę, wracają do swojego gniazda, gdzie najprawdopodobniej umierają karaluchy, inne karaluchy zaczynają je zjadać i przez to, że tą trutkę zjadły, to same umierają. I to jest taka po prostu reakcja łańcuchowa. To jest bardzo niedrogie, to kosztuje jakieś 500-600 jenów za 12 takich pułapek. I po prostu się je rozkłada w całym domu. I tak naprawdę te dwie rzeczy zazwyczaj wystarczą, żeby się pozbyć karaluchów z domu. Oczywiście jak nie ma ich zbyt dużo. Ale ja jeszcze dla upewnienia zaopatrzyłem się w coś takiego. Gokiburi One Push You Pro Plus. I to jest taki bardzo stężony, nawet nie wiem co, jakiś taki spray. I wystarczy tym psiknąć raz w miejsce, gdzie się podejrzewa, że są karaluchy, czyli w jakiejś szczeliny. I wystarczy tym tylko raz psiknąć i one umierają. I to w ogóle odstrasza je później przez jeszcze miesiąc, żeby nie wracały w to samo miejsce. I tak raz na miesiąc wystarczy tym psiknąć i nie ma z nimi problemu. I jak problem jest już naprawdę duży z karaluchami, można kupić coś, co nazywamy bombą. I to jest po prostu jakaś taka bomba dymna, którą się odpala w domu. Nie wiem dokładnie jak to działa, nigdy tego nie robiłem, mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał tego robić, ale po prostu ta bomba dymna tak jakby wybucha i ten dym wchodzi w każdy zakamarek i po prostu te karaluchy, nie wiem czy się duszą, czy po prostu tam też jest jakaś chemia, ale to jest strasznie kłopotliwe, ponieważ trzeba wyjść z domu na 4 do 5 godzin, kiedy się odpali tą bombę, plus trzeba pochować wszystkie materiałowe rzeczy, inaczej będą po prostu śmierdziały strasznie przez kolejne kilkanaście dni. I zazwyczaj właśnie mikstura tych wszystkich rzeczy pomaga w tym, żeby zwalczyć karaluchy w domu, jak się ma więcej niż jednego. Zazwyczaj jest to po prostu jeden i wystarczy psiknąć go tym. Wtedy ja opracowałem sobie taką technikę, że zawsze mam w domu jednorazowe pałeczki. Jak ten karaluch umrze, to go po prostu biorę na pałeczki, wrzucam do woreczka, zawijam i wyrzucam na śmieci na zewnątrz, do śmietnika po prostu. Pomarańczowe pudełko za tobą. Co to? Wydaje mi się, że chodziło o to, a jest to po prostu pudełko po moim filtrze ND do aparatu. Filtry ND pomagają tak jakby filtrować słońce, przez co kolory na filmach i zdjęciach są dużo, dużo lepsze. Trzymałem je wcześniej tutaj, ale jak widać trochę się zmieniło, więc już nie ma pomarańczowego pudełka tam. Zrozumieliśmy się. Czyli kolejne pytanie. Odpowiedziałem na nie w sumie już w komentarzu, ale wydaje mi się, że może być to też ciekawe dla innych osób. Mianowicie, tak tylko się zapytam, co pisze na końcu filmu pod tym leżącym człowiekiem? Jakoś mnie to ciekawi, a Google nie chce mi wyłapać tego napisu, więc pytam. Bardzo prawdopodobne, że Google nie wyłapuje tego napisu, bo było to pisane odręcznie przeze mnie, a ja w kanji jestem beznadziejny. Ta fraza to jest Otsukare sama. To jest nieformalna wersja frazy Otsukare sama des. Otsukare sama des to jest coś, co się mówi na zakończenie pracy. W takim bardzo luźnym tłumaczeniu można powiedzieć, że to znaczy coś a la wyglądasz na zmęczonego. I to jest po prostu taka fraza, którą się mówi tak jakby na to, żeby pokazać drugiej osobie, jak bardzo się docenia to, że ten człowiek tyle pracował przez cały dzień na dobro, nie wiem, firmy, społeczeństwa. A wydaje mi się, że aż tyle osób nawet nie przywiązuje już do tego takiej uwagi, co ono znaczy. To jest po prostu tak jak u nas, do widzenia. Po prostu się mówi Otsukare sama des. Co jest ciekawe, jak się na przykład spotyka kogoś po pracy, to się mówi na przywitanie Otsukare sama des, albo
nie wiem, zamiast Kampai się też często mówi Oscar Sama Des, żeby po prostu, nie wiem, uczcić koniec pracy. Dobra, teraz przejdziemy sobie jeszcze do pytań z Instagrama. Czyli tak, pierwsze pytanie to jest 5 najbardziej dla ciebie upierdliwych rzeczy w Japonii. 5 najbardziej upierdliwych rzeczy. Na pewno biurokracja, na którą już się skarżyłem poprzednim razem. Biurokracja jest tutaj potworna i strasznie upierdliwa. Kto chce się dowiedzieć więcej o japońskiej biurokracji, zapraszam do poprzedniego Q&A. Dzisiaj nie będę tego jeszcze raz rozwijał. Druga rzecz to jest ich przywiązanie do reguł. Jest to rzecz, którą z jednej strony sobie bardzo cenię, ponieważ Japończyk nigdy się nie wklei nam w kolejkę w supermarkecie. Chociażby głupi przykład. Bo jest to po prostu przeciwko takim regułom społecznym, co jest naprawdę fajne, bo po prostu nie ma się tych takich ludzi tutaj, którzy są strasznie irytujący, że nie wiem, stoi się 15 minut w kolejce, otwiera się kolejna kasa i po prostu z końca Lidla widać, jak ktoś zapierdziela do tej drugiej kasy i po prostu staje przed wszystkimi, którzy już stali w tej kolejce tylko dlatego, bo się otworzyła. Tutaj są na to wszystko reguły i na przykład jak się otwiera nowa kasa, to zaprasza się do tej kasy ludzi, którzy stali już w kolejce, a nie bierze się osób tak jakby spoza. Nawet na to są reguły, także nie ma przepychanek do tego. Ale z drugiej strony te reguły są strasznie irytujące w pewnych momentach. Tak, żeby podać przykład, zmagam się od miesiąca z pocztą, ponieważ dostałem kartę kredytową, wyrobiłem sobie kartę kredytową. Firma, która wysłała mi tą kartę kredytową, nie napisała mojego drugiego imienia na liście, czyli jest po prostu moje imię, nazwisko i adres. W moim mniemaniu wszystko się zgadza, adres jest ten sam co na moim Zariokado, czyli takim dowodzie osobistym japońskim. Mam tak jakby więcej dokumentów, które potwierdzają, że ja to ja. Ale przez to, że brakowało mojego drugiego imienia, to listonosz mi nie chciał wydać tego listu, ponieważ jest to przeciwne regułom. Dlatego, no, moim zdaniem jest to strasznie upierdliwe. To ich przywiązanie do niektórych reguł, z których naprawdę można by się tak jakby wyłamać bez szkodzenia nikomu. Kolejna taka upierdliwa rzecz jest taka, że jak się poznaje kogoś nowego w Japonii, to zawsze się przechodzi przez identyczne pytania, czyli zawsze jest: skąd jesteś, jak długo jesteś w Japonii, jakie jest twoje ulubione jedzenie. W dokładnie tej kolejności. Za każdym razem, jak się jest w jakimś barze, jak się spotyka kogoś, nie wiem, na uczelni czy gdziekolwiek, to po prostu zawsze padają te same pytania. I jak pierwszy raz było to okej, tak za, nie wiem, 500 razem się tłumaczenie z tego wszystkiego jest po prostu już też upierdliwe. No ale to jest taka, jakby taka regułka też Japończyków, jak zagadywać obcokrajowców, więc mimo, że to jest upierdliwe, to też jakoś, nie wiem, przyzwyczaiłem się do tego. Wydaje mi się, że dawniej mnie to bardziej denerwowało, niż mnie to teraz denerwuje. Czwarta rzecz to jest UI wszystkich stron internetowych w Japonii. Strony internetowe w Japonii są normalnie wyciągnięte żywcem z lat 90. Nawigowanie po tych stronach internetowych jest po prostu koszmarem. Są tak źle napisane, że to się po prostu w głowie nie mieści. I jak w większości rzeczy jednak można, no, zrezygnować z wchodzenia na taką stronę, tak, a strasznie mnie to denerwuje w bankach. Strony internetowe banków to jest największe piekło w Japonii. Tam się w ogóle odnaleźć to jest, trzeba chyba mieć jakiś doktorat z astrofizyki atomowej, by tutaj pomógł, bo po prostu to jest zło. Pamiętam, niedawno musiałem coś załatwić przez stronę internetową swojego banku i dostałem list z instrukcjami, jak to zrobić, gdzie znaleźć wszystkie tak jakby guziki, jak nawigować, żeby się dostać tam, gdzie miałem się dostać, ale oczywiście na tej stronie internetowej tego wszystkiego brakowało. Kompletnie inaczej to wyglądało. Nie wiem, czy oni po prostu nie ogarnęli i cały czas wysyłają jakieś instrukcje do tej strony internetowej, jak ona wyglądała, nie wiem, 5 lat temu, czy nie wiem co, ale znaleźć cokolwiek na japońskiej stronie banku to w ogóle przewyższa wszystko w tym kraju. I piąta i ostatnia rzecz to jest brak prawdziwego chleba. Jedyny chleb, jaki mamy tutaj w Japonii, do którego jest łatwe dojście, to jest chleb tostowy, tak zwany shokupan, który po prostu z mojej perspektywy takiej Polaka jest drożdżówką. To jest słodkie, miękkie,
to smakuje totalnie jak jakieś ciasto, a nie chleb. No to też powoli się zacząłem już przyzwyczajać do tego japońskiego chleba, już aż tak mi to bardzo nie przeszkadza, ale dalej czasami mam ochotę na taki prawdziwy polski chleb, który jest tylko w niewielu piekarniach, a zazwyczaj jak jest w tych piekarniach, to potrafi kosztować 50 zł za bochenek, gdzie też się często zastanawiam po prostu, czy jest warto wydawać 50 zł na to, żeby zjeść tego chleba. I właśnie tego, to jest dla mnie takie bardzo upierdliwe, że mimo że wydaje się, że chleb to jest najprostsza rzecz do zrobienia i tak jakby składniki na ten chleb są w Japonii, to po prostu nie ma tutaj tej takiej kultury i najczęściej nawet jak próbują imitować europejskie chleby, to im wychodzi taka kompletnie dziurawa gąbka. Ale tak, ciężki dostęp do prawdziwego chleba jest bardzo upierdliwy. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Czy język niemiecki przydaje ci się w Japonii? Tak naprawdę chciałem odpowiedzieć na samym początku, że nie. Tak naprawdę mało z języka niemieckiego korzystam tutaj w Japonii. Mimo wszystko bardzo mi się przydał w przeszłości, szczególnie do pracy. Moją pierwszą ofertą pracy w Japonii było nauczanie języka niemieckiego dla firmy Berlitz. Berlitz to jest jedna z tych, z takich dwóch, trzech największych szkół językowych tutaj, które się specjalizują na szkoleniu dorosłych, ale pamiętam akurat tą pracę wtedy nie chciałem jej dostać, ponieważ warunki były paskudne, ale praca była, w teorii praca była, pewnie jakbym niczego lepszego nie znalazł, to może bym się wtedy zdecydował, może nie, nie wiem. Później przydało mi się język niemiecki, mi się przydał, żeby się zatrudnić w niemieckiej restauracji, gdzie robiłem za Niemca. Wprawdzie mało bardzo korzystałem z tego języka niemieckiego, głównie mieliśmy w środę coś takiego, co się nazywało po niemiecku Stammtisch, czyli tak jakby taką rundę gości Niemców, którzy przychodzili w każdą środę i mieli tam taką swoją imprezę. Tam trochę rozmawiałem po niemiecku z nimi, dla nich też było zawsze fajne, że tak jakby z kelnerem można się porozumieć po niemiecku. Do tego przychodzili czasami Niemcy u nas jeść, to oni też się zawsze cieszyli z tego, że mogą porozmawiać po niemiecku, ale także parę Japończyków, którzy też się uczyli niemieckiego i zawsze byli bardzo dumni z tego, że potrafią zamówić sobie kotleta schabowego po niemiecku. Tak naprawdę w mojej obecnej pracy też korzystam z języka niemieckiego. Może nie jakoś bardzo aktywnie, ale definitywnie się przydaje, więc powiem tak, w życiu codziennym raczej się nie przydaje. Zdarzają się oczywiście osoby, które się uczą niemieckiego, a niemiecki to jest chyba jednym z takich trzech, czterech języków, najpopularniejszych języków jako języki obce w Japonii, więc jest parę osób, które się tego uczy, ale raczej rzadko te osoby spotykam, raczej tylko w takich miejscach, gdzie naprawdę, nie wiem, są spotkania na meetupie z ludźmi, którzy mówią po niemiecku, albo jak już mówiłem, do restauracji czasami przychodzili, albo w restauracjach niemieckich też często pracują Japończycy, którzy mówią tam coś po niemiecku, ale do pracy na pewno pomaga i szczerze mówiąc wydaje mi się, że łatwiej jest znaleźć pracę znając niemiecki, też z tego względu, że Japonia i Niemcy mają bardzo dobre stosunki, też handlowe ze sobą, aniżeli jakbym szukał podając, że znam polski, bo niestety polski, mało kto kojarzy Polskę tutaj w Japonii i najczęściej w ogóle są zaskoczeni, że my mamy własny język. Przydaje się. Na pewno się przydaje. Znajomość języków w Japonii się bardzo przydaje, szczególnie jak się nie zna języka japońskiego, to im więcej języków się zna, tym łatwiej znaleźć pracę bez języka japońskiego. I dobra, to będzie na tyle. Wydaje mi się, że rozgadałem się może i za długo. Jeśli macie więcej pytań, zapraszam do komentowania pod tym filmem. Zbieram te pytania i co jakiś czas będę próbował raz na miesiąc, raz na dwa miesiące nagrywać takie Q&A. Tak, dziękuję bardzo za oglądanie i jeśli wam się podobał film, zapraszam do subskrypcji i do komentowania. Na razie to wszystko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziane. Albo jak się dzisiaj nauczyliśmy? Otsukaresama.